Ghost Rider jest jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum Marvela, m.in. przez posiadanie mocy zwanej pokutnym spojrzeniem, przed którą musieli ugiąć się nawet najwięksi złoczyńcy. W większości to jego moc powodowała, że wielu wrogów okazywało mu szacunek. Jednak dzisiaj opowiem Ci historię szalonego tytana, który uwielbiał Ghost Ridera z zupełnie innego powodu. Z góry dziękuję Ci za pozostawienie łapki i komentarza pod tym filmem, bo jak wiesz, pomaga to w rozwoju kanału. Podczas ostatniej walki bohaterów Ziemi z szalonym tytanem, Punisher został przygnieciony gruzami walącego się budynku, do którego wrzucono Hulka, po czym jego dusza została wysłana do piekła. Frank nie mógł pogodzić się z tym, że był bezsilny i nie potrafił powstrzymać Thanosa przed realizacją jego potwornego planu. Dlatego podpisał demoniczny pakt z Mephisto i został nowym Ghost Riderem. Kiedy wrócił na Ziemię jako nowy jeździec, Thanosa niestety już tam nie było, a planeta była opustoszałym jałowym pustkowiem. Przez następne dziesiątki lat wędrował bez końca i z racji, że pozostał na Ziemi sam, zaczął popadać w szaleństwo. Wtedy to jednak na Ziemię przybył ciężko ranny Galactus, który szukał pomocy przeciwko Thanosowi. Nieświadomy, że populacja Ziemi została już zredukowana do zera przez wrogiego Tytana. Frank zaoferował Galactusowi swoją pomoc, jeśli ten mianuje go swoim heroldem, na co zdesperowany pożeracz światów przystał. Finalnie ich współpraca zakończyła się podczas konfrontacji z Thanosem, który jednym ruchem ściął Galactusa, a Ghost Rider, jako że był nieśmiertelny, został jego sługą. Kilka lat później Odyn zdołał uratować Franka z rąk Thanosa i zaoferował mu, że wyśle go do czasów, gdy Tytan był jeszcze mały. Punisher przystał na tą propozycję, po czym gdy dotarł na miejsce, zdecydował, że sam wychowa Thanosa. Przez lata wpajał mu swoje wartości i bronił m.in. przed strażnikami galaktyki, aby szalony Tytan wyrósł na dobrego bohatera. Ostatecznie jednak po zniszczeniu Avengersów, przed Punisherem otworzył się portal, z którego wyszła dorosła wersja Thanosa, którego wychowywał. Był on ubrany w strój Punishera i na sam początek okazał wielki szacunek swojemu opiekunowi za to, że ten bronił go i wpajał mu swoje wartości. Następnie jednak pokazał mu, że podbił cały wszechświat, wprowadzając bezlitosne autorytarne rządy. Frank mimo swoich dobrych chęci stworzył najbrutalniejszą wersję Thanosa, który siał zniszczenie w całym wszechświecie i rozpoczął ekspansję na inne światy multiversum. Żałując swoich czynów, zastosował na tej wersji szalonego Tytana pokutne spojrzenie, po czym gdy go zneutralizował, cała linia czasowa, którą stworzył swoim działaniem, została wymazana. Historia z dzisiejszego materiału została przedstawiona w 13 części komiksu o przygodach Thanosa z 2017 roku. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej takich komiksowych ciekawostek, napisz w komentarzu hasło Obserwator Multiversum. Tymczasem do usłyszenia, cześć!